Chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie też serdeczne przywitanie nas. Kochani, pewien amerykański żołnierz w trakcie wojny w Wietnamie miał właśnie stanąć na ukrytej minie przeciwpiechotnej. Jego towarzysz z pola walki, który dostrzegł zbliżającą się katastrofę, wychylił się za ochronnej barykady i krzyknął ostrzegawczo do swojego przyjaciela i właśnie w tym momencie został trafiony kulą i zginął. Kilka lat później w Stanach Zjednoczonych w trakcie honorowego nabożeństwa pamiątkowego żołnierz, którego życie zostało ocalone przed miną, miał możliwość spotkać się z żoną i synem tego zabitego człowieka, który poświęcił swoje życie. Syn, który miał wtedy zaledwie 7 lat, nigdy tak naprawdę nie poznał swojego ojca. Żołnierz widział, że serce chłopca jest złamane. Dlatego klęknął przed nim, położył swoją dłoń na jego ramieniu i powiedział: chciałbym, żebyś wiedział, że twój tata uratował moje życie. Mały chłopiec popatrzył na niego, a po policzkach spłynęły mu łzy. Proszę Pana, czy Pan był tego wart? Jakiś czas temu właśnie ta historia i to pytanie zapukało do mojego serca. Jeden z angielskich ewangelistów ulicznych zadał kiedyś bardzo podobne pytanie. Czy to, dlaczego żyjesz, jest warte śmierci Chrystusa? Kochani, myślę, że wszyscy sobie, jak tu dziś jesteśmy, zdajemy sprawę z tego, że ofiara Boga Ojca, który poświęcił własnego Syna, była i jest wartością samą w sobie, wartością najwyższą, całkowicie nieosiągalną. Bóg Ojciec, który w swojej ogromnej miłości i łasce posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo uważał, że ty i ja jesteśmy warci śmierci Jego Syna. Bo ten dobry Bóg zobaczył w nas coś więcej niż to, kim byliśmy. Widział w nas grzeszników, ale widział daleko więcej. Zobaczył zbawionych i ocalonych ludzi, dlatego poświęcił swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Czy Pan Jezus został do tego przymuszony? Nie. Czytamy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w wierszach 17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie z własnej nieprzymuszonej woli. Oddał swoje życie w geście posłuszeństwa swojemu Ojcu. Ale bardzo mocno dotyka mnie to, że On, Król Królów i Pan Panów, który opuścił niebo, opuścił Bożą chwałę i stąpił na ziemię, widział nas i zobaczył, że jesteśmy warci tego, żeby wychylić się, tak jak ten żołnierz, który wychylił się spoza ochrony i został zabity. Tak Jezus wychylił się, tak Jezus poszedł na krzyż, bo zobaczył, że jesteśmy warci zbawienia, warci Jego miłości i warci Jego łaski. Kochani, jestem przekonany, że ten chłopiec może chciał zapytać tego żołnierza, jak wygląda jego życie. Może chciał zadać mu pytanie: proszę Pana, czemu Pan poświęca swój czas? Co stanowi dla Pana najwyższą wartość? Proszę Pana, jakimi wartościami się Pan kieruje w swoim życiu? I myślę, że nie chciałby usłyszeć od tego człowieka: wiesz, moje życie jest zrujnowane, na pewno
Nie chciałbyś tego usłyszeć, że moje wszystkie pieniądze, które mam, wydaję na alkohol. Że nie najlepiej traktuję swoich najbliższych. Że nie prowadzę się w należyty sposób. I być może dla wielu obok, którzy słyszeliby tego człowieka, tak wypowiadającego się, nie miałoby to żadnego znaczenia, ale nie dla tego małego chłopca. Bo on wiedział, że jego ojciec oddał życie za tego człowieka. I chciał usłyszeć to, co najlepsze. Chciał usłyszeć, wiesz, poświęcam swoje życie. Zajmuję się rzeczami najwyższej wagi, najbardziej wartościowymi. Jezus, tak jak przed chwilą powiedziałem i powiem to jeszcze raz, patrząc na życie każdego z nas, zobaczył, że jesteśmy warci przybitych gwoździ, że jesteśmy warci tej okropnej cierniowej korony na Jego skroniach. On wiedział i widział w nas wielki potencjał. Wiedział, że choć jesteśmy słabi, On da nam swoją moc. Wiedział, że choć jesteśmy słabi, po Jego śmierci i po Jego wniebowstąpieniu pośle nam Ducha Świętego Pomocnika, Ducha Prawdy, który będzie nas prowadził, który będzie nas pocieszał. Wiedział, że jesteś warty śmierci. Czy to napawa cię radością? Czy w twoim sercu mówisz, chwała ci Jezu, że widziałeś mnie, że widziałeś moje życie i postanowiłeś w posłuszeństwie to uczynić. Wezwałeś mnie po imieniu. Nie potraktowałeś mnie jak kogoś bezosobowego, ale wezwałeś mnie po imieniu i powiedziałeś, zapraszam cię, przyjdź do mnie. Ty, który jesteś spragniony, zmęczony, przyjdź do mnie, bo byliśmy warci Jego śmierci. Czy zadajesz sobie pytanie, dlaczego Jezu za mnie umarłeś? Czy żyjesz tym zbawieniem? Psalmista mówi o radości wypływającej ze zbawienia. Prosi Wszechmogącego Boga, aby na nowo zwrócił mu radość ze zbawienia. Siostro i bracie, tylko ty i wyłącznie ty wiesz, w jakim miejscu dzisiaj jesteś swojego życia. I być może Duch Boży porusza twoje serce. Być może dzisiaj Duch Boży porusza i mówi do ciebie. I tylko i wyłącznie ty masz prawo cokolwiek z tym zrobić. Nikt na tym miejscu nie ma prawa do niczego cię zmuszać. To jest twoja decyzja. I to jest moja decyzja. Kochani, Jezus umarł, aby nas odkupić. Amen? Jezus umarł, aby mnie odkupić. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale wierszu 3 czytamy. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Wykonała się wola Ojca i Chrystus umarł za grzechy nasze. A kiedy umierał, powiedział, zapłacono. Zapłacono tą cenę, która była potrzebna, aby odkupić mój lud. To właśnie odkupieńcza śmierć. Śmierć Chrystusa jest cechą wyróżniającą chrześcijaństwo spośród wszystkich innych religii. Marcin Luther stwierdził, że doktryna chrześcijańska tym różni się od pseudochrześcijańskiej, że jest doktryną krzyża. Mowa o krzyżu nie jest dla mnie głupstwem, ale jest mocą ku zbawieniu. Mowa o krzyżu jest dla mnie siłą i radością, bo wiem, co na tym krzyżu się wykonało. Wiem, że zostałem tam odkupiony. Wiem, że moje życie, moje serce zostało oczyszczone drogocenną krwią mojego Zbawiciela, bo byłem tego wart. Bo Ty byłeś i Ty byłaś tego warta. Przesłanie reformatorów, które brzmiało, ten, kto rozumie krzyż, rozumie również Chrystusa i Biblię. Nie możesz zrozumieć Biblii, nie możesz zrozumieć Chrystusa i tego, co zrobił, jeśli nie rozumiesz, co dokonało się na Golgockim krzyżu. A chcę ci dzisiaj powiedzieć, że po pierwsze umarł, aby ciebie odkupić.
Po drugie, umarł, aby ciebie i mnie zbawić. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 15. Prawdziwa to mowa. I w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, mówi apostoł Paweł. Jezus przyszedł, aby dać ci zbawienie. To słowo zbawienie tak naprawdę znaczy, aby zachować cię przy życiu. Rozumiemy to? Nie ma śmierci dla nas zbawionych. Jest życie. Bo On zachował nas przy życiu przez swoją śmierć. On ocalił nas od śmierci. Jest jeszcze jedno tłumaczenie tego słowa zbawić, przeprowadzić bezpiecznie. Wiecie, On nie tylko umarł, On nie tylko powiedział, że cię zbawił, ale On również chce cię bezpiecznie przeprowadzić do miejsca odpocznienia. Kiedykolwiek się to stanie, jeśli będziesz ufał Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli będziesz Mu wierzył, jeśli będziesz szedł za Nim jako Jego uczeń, jeśli będziesz podążał wiernie, wiernie w posłuszeństwie Jego Słowu, On bezpiecznie przeprowadzi, doprowadzi cię. Tak jak doprowadzony został naród izraelski do ziemi obiecanej. Po trzecie, Pan Jezus umarł, aby darować mi życie wieczne. Aby darować mi życie wieczne. Hebrajczyków 5 rozdział 8-9. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 15, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dzieło Jezusa Chrystusa, aby cię odkupić, aby cię zbawić i aby dać ci życie wieczne. Życie z Chrystusem ma wonność życia wiecznego. Już tu na ziemi możemy dotykać, czym jest wieczność. Jeśli tylko chcemy żyć z Nim, możemy smakować tego, co nas czeka. Biblia nas zachęca do tego, aby myśleć o tym, aby żyć tym. Żyjesz wiecznością, siostro i bracie? Czy podążasz w kierunku wieczności? Śmierć Jezusa Chrystusa sięga poza granicę śmierci. Sięga do miejsca, które jest bliżej nieokreślone, bo wieczność to wieczność. Prawda? Wieczność to wieczność. I do tej wieczności prowadzi nas Pan. I po czwarte, co chcę jeszcze powiedzieć. Pan Jezus Chrystus umarł, abyśmy już na ziemi doświadczali wolności. Być z Nim to rzecz niezwykła. Ktoś by może mógł powiedzieć, a wieczność, zbawienie, ocalenie, wiesz, to takie odległe sprawy. Ale to nie są odległe sprawy. To są sprawy, które dotyczą tu i teraz. Dlatego, że tu i teraz mamy wolność w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, w wierszu 18 znamy ten fragment. Pan Jezus powiedział, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Już teraz, a ślepym przejrzenie, już teraz, nie jutro i pojutrze, nie w wieczności, ale już teraz, za chwilę, w tym momencie. Namaścił mnie, abym zwiastował wszystkim ubogim dobrą nowinę. Tu i teraz, abym posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie tu i teraz. Aby ślepi przejrzeli tu i teraz. Aby uciśnionych wypuścić na wolność tu i teraz. Ewangelia Jezusa Chrystusa i dzieło Jezusa Chrystusa to nie Ewangelia dnia jutrzejszego, ale Ewangelia dnia dzisiejszego. Ewangelia tego momentu. Ewangelia, która może dotknąć dziś Twojego serca. Wiesz dlaczego?
Halleluja. Bo jesteś tego wart. Amen. Nie widzę entuzjazmu na tej sali. Halleluja, ja jestem wart. Siostro i bracie, jesteś warta. Jesteś wart Jego miłości, potężnej miłości i łaski. Nie bądźmy tacy zachowawczy. Kochani, jeszcze jedna myśl. Czy Biblia mówi coś na temat tego, co powinno być naszym życiowym priorytetem? Bo my musimy sobie również zadać to pytanie. Czy rzeczy, którymi się zajmuję, są warte śmierci Chrystusa? Czy rzeczy, którym się poświęcam, są warte śmierci Jezusa Chrystusa? Żyjemy w społeczeństwie bardzo, bardzo zajętym różnymi rzeczami. Ale myślę, że my, uczniowie, dzieci Boże, musimy badać nasze życie. Czy nie zajmujemy się rzeczami drugorzędnymi, mniej wartościowymi? Oczywiście, że Boże Słowo mówi o tym, czym powinniśmy się zająć. I wszyscy doskonale znamy ten fragment Bożego Słowa, zapisany w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, wierszu 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane. Kochani, co to znaczy? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Myślę sobie tak. I jestem przekonany, że Jezus chce, abyśmy w każdej decyzji, w każdej sprawie zadali sobie wysiłek, aby najpierw, na samym początku, zanim cokolwiek zrobisz, zanim cokolwiek zdecydujesz, postawili na pierwszym miejscu Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość. A to zmienia nasze życie. A to zmienia nasze życie. W któryś dzień ubiegły spotkałem sąsiadkę naszą tutaj z Ustronia. I byłem mocno poruszony, kiedy zaczęła mi opowiadać o tym, co dzieje się w jej życiu. Katoliczka. Mówi: Arek, postanowiłam przebadać swoje życie. Postanowiłam popatrzeć na rzeczy, którymi się zajmuję. To było też odpowiedzią dla mojego serca. Postanowiłam sprawdzić to, czym się zajmuje moje życie. Jest matką dwojga dzieci. W końcu, powiedziała, w końcu zaczęłam czytać Biblię. I Bóg do mnie mówi. I Bóg objawia mi wiele rzeczy. Bóg mi wiele rzeczy pokazuje. Stał koło niej jej mąż. Ja pytam, a co na to twój mąż? Popatrzyła na niego. Pracuje nad nim. Chwała Bogu. Ludzie zaczynają zwracać się do Bożego Słowa. Ludzie zaczynają szukać Boga. Kochani, coś się dzieje. I być może nie będzie się działo tak, jak my byśmy chcieli. Będzie się działo tak, jak Bóg chce. Postawmy ponad wszystko Boże Królestwo. Postawmy ponad wszystko sprawiedliwość tego Królestwa i to, jakimi zasadami ono się rządzi. A wiecie, jakimi zasadami Królestwo Boże się rządzi? Że największy jest najmniejszym. Że pierwsi są ostatnimi. Boże Królestwo powiada, traktuj innych jako wyższych od siebie. Mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego. Kochaj swojego Pana i Boga całym swoim sercem. Królestwo Boże powiada, trwaj w słowie i w modlitwie. Królestwo Boże powiada, pogłębiaj swoją wiarę. I na sam koniec chcę przeczytać wersety z listu do Filemona. 1 rozdział 4-7. Dlatego, że tam w tym opisie zauważyłem wspaniałą charakterystykę człowieka,
który żyje na podstawie zasad Bożego Królestwa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Oto życie według zasad Bożego Królestwa. Paweł mówi, słysząc o miłości Twojej, słyszę te nowiny, te wieści, te świadectwa o Twojej miłości, jak bardzo jesteś zaangażowany w budowanie Królestwa Bożego, że stoisz na fundamencie miłości, miłości agape, że to nie jest kwestia Twoich emocji i uczuć, ale to jest kwestia Twojej decyzji, że tak postanowiłeś w swoim życiu, że najpierw będziesz w swoim życiu, najpierw za najważniejsze traktował Królestwo Boże. Później Paweł mówi o jego wierze, jaką pokłada w Panu Jezusie. To jest radość dla Pawła. Nie to, że się wzbogacił, nie to, że stał się jakimś zamożnym człowiekiem, nie to, że stał się jakimś ministrem, prezydentem, nie chcę już nic więcej wymieniać, ale to, że charakteryzuje go miłość i wiara w jego życiu, które ciągle pogłębia. I ten siódmy werset, który myślę jest koroną tego, kim był Filemon. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Amen? Przez Ciebie, Filemonie, słyszę, że jesteś kimś, przez którego działa Duch Święty. Jesteś pokrzepieniem dla Kościoła. To jest człowiek, który stawia na Boże Królestwo. To jest człowiek, który postanowił robić rzeczy wartościowe, prawdziwe. Hallelujah.